w odcinku 29 WS2812 NeoPixel. WS2812, czyli diody RGB z wbudowanym sterownikiem, to temat dość dobrze znany. Zastosowanie NeoPixel może uprościć wiele konstrukcji. Każdy NeoPixel posiada wbudowany układ sterujący jasnością diody czerwonej, zielonej i niebieskiej przy pomocy jednego przewodu. Dane przekazywane są do kolejnych elementów w łańcuchu i każdym pikselem możemy sterować niezależnie. WS2812B posiada wejście danych szeregowych, wyjście danych przekazujące dane do kolejnego elementu w łańcuchu, zasilanie plus 5V oraz masę. No jak widać tutaj na tym module mamy zasilanie plus 5V, masę, wejście danych oraz wyjście danych do podłączenia kolejnego modułu. WS2812B dostępne są jako pojedyncze elementy, ale także jako elastyczne taśmy, różne kształty, okrągłe, prostokątne i kwadratowe matryce, linijki diodowe i sześciokątne matryce LED. Ceny WS2812B znacząco spadły i w projekcie, gdzie potrzebne jest dużo diod LED RGB, zaczyna być to opłacalne. Warto zwrócić uwagę na wydajność prądową zasilacza do modułu. Mamy uruchomioną na maksymalnej jasności diodę czerwoną 50 mA, załączamy pozostałe diody czerwone 160 mA, dodajemy diody zielone prawie 300 mA i na koniec wszystkie diody niebieskie i łączny pobór prądu to ponad 400 mA dla takiego małego modułu. Wiadomo, dla modułu matrycowego będzie to znacznie więcej. Przy każdym elemencie mamy kondensator 100 nanofaradów i dodatkowo zalecany jest rezystor pomiędzy wyjściem sterującym mikrokontrolera a pierwszą diodą w łańcuchu, rezystor o rezystancji o kilkaset ohmów. W dokumentacji WS2812B znajdziemy sposób kodowania danych na magistrali szeregowej. Jak widać, zera i jedynki zakodowane są impulsami wysokimi i niskimi w odpowiednim czasie trwania. No i tutaj przykładowo dla zera mamy stan wysoki przez czas T0H, czyli 350 nanosekund, oczywiście z odpowiednią dokładnością 150 nanosekund i następnie mamy stan niski T0L, czyli 900 nanosekund, również z odpowiednią dokładnością. Jest też sygnał resetu, czyli stan niski powyżej 50 mikrosekund. Tutaj ponownie informacja, jak kaskadowo łączyć kolejne piksele. I sposób przepływu danych to również sprawdzimy w praktyce, czyli na pierwszą diodę przypadają nam wszystkie 24-bitowe bloki, 24 bity, ponieważ każdy kolor z RGB jest sterowany przy pomocy 8 bitów, jego jasność jest ustawiana słowem 8-bitowym. No i tutaj ta pierwsza dioda zatrzymuje dla siebie tak jakby ten blok 24-bitowy, przepuszcza na diodę drugą dwa kolejne, tutaj mamy przykład dla trzech kolejnych pikseli, no i na trzecią diodę trafia już tylko ostatni 24-bitowy blok, a tutaj mamy sposób zakodowania w 24-bitowym bloku odpowiednich 8-bitowych słów dla kolejnych kolorów RGB. Sprawdźmy w praktyce oscyloskopem, jak wygląda kształt impulsów sterujących na poszczególnych pikselach. Na początek piksele obok siebie, wykres żółty to wejście danych na moduł, na pierwszy piksel. Wykres niebieski to dane na kolejnym pikselu. Jak widać, jest to krótsza paczka danych, pierwsze 24 bity po 8 bitów na kolor zostały na pierwszym pikselu. Sprawdźmy kolejny LED oddalony dalej od pierwszego piksela. Widać, że tutaj ta paczka danych jest coraz krótsza, a tutaj różnica pomiędzy danymi na pierwszym i na ostatnim pikselu. Jeżeli przyjrzymy się długości takiej paczki danych na pierwszym pikselu, widać, że taka transmisja trwa około 360 mikrosekund, natomiast na ostatnim pikselu jest to około 30 mikrosekund, czyli łatwo możemy oszacować, ile zajmie transmisja do całego łańcucha pikseli. Będzie to 30 mikrosekund razy ilość tych pikseli. No i tutaj widzimy, jak jest zakodowane 0. Mamy tutaj stan wysoki przez 360 nanosekund. Widać, że częstotliwość tutaj mamy około 800 kHz tego przebiegu. No i drugi stan niski przez 880 nanosekund, tak mamy zakodowane 0 w przebiegu sterującym. Czyli sterowanie względnie proste. Dałoby się od podstaw napisać sterowanie zarówno jedno, jak i wielokanałowe takimi łańcuchami pikseli. A ja tutaj wykorzystałem Arduino i bibliotekę Adafruit NeoPixel. No, nie jest to rozwiązanie idealne, ale działa i można od niego zacząć, żeby sprawdzić, jak działają takie WS2812. Bardzo prosto, dodajemy sobie bibliotekę, określamy pin sterujący, określamy ilość pikseli w łańcuchu i później tworzymy sobie taki łańcuch, podając liczbę pikseli, pin, na którym ma być wysyłane sterowanie. W konfiguracji dodajemy rozpoczęcie pracy z takim ciągiem pikseli i jeżeli na przykład chcemy sobie ustawić jakiś kolor na konkretnym pikselu, na przykład na pikselu 5 albo 8, dowolnie wybieramy sobie kolor, no i na przykład tutaj jest pełna jasność R, możemy sobie zmienić na jakąś inną, tutaj mamy wartość G i B. No oczywiście tutaj to wpisaliśmy ręcznie, podobnie jak tutaj wywołaliśmy później pixel show, czyli wysłanie tych danych do łańcucha, ale w już takim normalnym zastosowaniu zapewne będzie to działało w jakiejś pętli, jakieś funkcje będą ustawiały wartości jasności poszczególnych struktur w WS2812B. Jakie widzicie zastosowania dla NeoPixel, dla WS2812B, a może już wykorzystaliście je w swoich projektach? Warto o tym napisać w komentarzach. No wiadomo, że dla małej ilości LED można wykorzystać po prostu stany logiczne na wyjściu mikrokontrolera, podobnie jak sterowanie jasnością za pomocą PWM-a. Dla większej ilości LED, szczególnie RGB w wyświetlaczu matrycowym, zaczyna się to komplikować. No, dla wyświetlaczy 8-segmentowych w czasach TTL były sterowania takie indywidualne dla każdego segmentu. Były tam dekodery, sterowniki, liczniki, a później pojawiło się multiplexowanie, gdzie mieliśmy komplet sterowania dla 8 segmentów i przełączanie poszczególnych 8-segmentowych sekcji wyświetlacza. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia.